Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym przedstawić wykład pod tytułem Elastografia wątroby. Wykład został zrealizowany we współpracy z firmą Intimex, która jest autoryzowanym dystrybutorem aparatów ultrasonograficznych firmy GE Healthcare. Zanim zagłębimy się w meandry badania elastograficznego wątroby, chciałbym krótko powiedzieć o sekwencji zdarzeń, do których dochodzi wtedy, kiedy wątroba jest poddana czynnikowi uszkadzającemu. Niezależnie czy na zdrową wątrobę zadziała czynnik taki uszkadzający jak alkohol, wirusowe zapalenia wątroby, stłuszczeniowa choroba czy choroby genetyczne, to zawsze w wątrobie uruchomią się, zaktywizują komórki gwiaździste, które zaczną produkować włóknik. Ten włóknik będzie się akumulował w wątrobie. Jest to zjawisko tylko jednostronne, to znaczy zawsze będzie tylko tego włóknika przybywało. Natomiast nie znamy żadnego leku, który by mógł spowodować zmniejszenie ilości włóknika. Po upływie pewnego czasu dojdzie do powstania marskości wątroby. Ten czas jest różny, to kilka do kilkunastu lat. Gdybyśmy badali wątrobę histopatologicznie, to histopatolodzy będą nam raportowali, że w wątrobie jest ilość włóknika na poziomie F0, F1, F2, F3, F4 i F4 to już wtedy mamy na pewno marskość. Można się zastanowić, jakie są objawy. No, objawy w momencie, kiedy już mamy F4, to objawy są oczywiste. Pacjent jest w ciężkim stanie, czas życia nie jest długi, który pozostaje. Pojawiają się wszystkie objawy marskości, ponieważ mechanizmy kompensacyjne w wątrobie uległy całkowitemu załamaniu. Pojawia się wodobrzusze, żylaki przełyku, które mogą krwawić, niewydolność wątroby, encefalopatia i można by mnożyć te objawy. Ale problem właściwie jest nieco inny, który chcemy dzisiaj rozpatrzeć. Mianowicie, co się dzieje na tym etapie F0, F1, F2, F3 i w początkowym etapie F4? No tutaj niestety nic się nie dzieje. Pacjent przez te kilkanaście lat nie ma żadnych objawów, czuje się dobrze. Podstawowe badania wątrobowe wypadają zupełnie prawidłowo. No, a co z badaniami obrazowymi? Badania obrazowe niestety wypadają również prawidłowo. A więc jeżeli wykonamy konwencjonalne badanie ultrasonograficzne, wykonamy tomografię komputerową, czy wykonamy rezonans elektromagnetyczny, zbadamy pacjenta, to wynik będzie prawidłowy. I niejednokrotnie spotykałem się z takim zarzutem lekarzy kierujących, że wykonałem badanie ultrasonograficzne, konwencjonalne, a potem mówiono mi, no słuchaj, ale przecież ten pacjent miał zrobioną biopsję, on ma F4, a ty napisałeś, że jest wszystko w porządku. No tak, napisałem, że jest wszystko w porządku, ponieważ niestety tego po prostu w konwencjonalnym badaniu nie widać. To jakim badaniem możemy stwierdzić, w którym miejscu jest pacjent? Bo to przecież bardzo istotna informacja na przestrzeni tych kilku lat. Czy mamy pacjenta, który jest w stadium F0 i właściwie nie ma zupełnie zwłóknienia? Czy to jest pacjent, który za chwilkę rozwinie wszystkie objawy marskości wątroby? Dwa badania. Biopsja wątroby i elastografia dają odpowiedź. Biopsja niestety jest badaniem inwazyjnym. Musimy naciąć skórę w linii pachowej przedniej, wkuć głęboko igłę grubości około 1 mm, która wysztancuje nam taki wałeczek, który potem po obróbce, po wybarwieniu, skrojeniu będzie oglądnięty przez histopatologa, który powie nam, w którym stadium, odwołuje się znowu, bo to taka skala Metavir, w którym stopniu zwłóknienia ta wątroba jest. No ale musimy mieć taką świadomość, że to zwłóknienie nie w każdym segmencie jest takie samo. A więc jeżeli wprowadzimy igłę tu, to możemy uzyskać nieco inny wynik, tutaj nieco inny wynik. Na to nakłada się jeszcze jeden problem. Tutaj jest zobrazowany przekrój histopatologiczny przez wątrobę. Zasymulowano wkucie igły w tym miejscu. Proszę popatrzeć, ta igła trafi tutaj w dużą ilość włóknika i odpowiedź histopatologa będzie F4. A jeżeli badający wkułby igłę w tym miejscu, to wynik będzie F2. A więc mamy niestety badanie inwazyjne, które jest obarczone sporymi błędami.
W 2000 roku pojawiły się pierwsze publikacje dotyczące elastografii wątroby, czyli badania, które pozwalałoby na zbadanie ilości włóknika w wątrobie metodą nieinwazyjną. I tutaj mamy właściwie trzy możliwości, jeżeli chodzi o badania obrazowe. To elastografia dynamiczna, elastografia fali poprzecznej, SWE, o której szczególnie dużo chciałbym dzisiaj powiedzieć, no i elastografia rezonansu elektromagnetycznego. To nowa technika, ale ona jest zbyt droga, żeby mogła być powszechnie stosowana. Proszę popatrzeć, jak w momencie, kiedy można było zastąpić biopsję wątroby, jak zaczęło rosnąć zainteresowanie elastografią, to liczba publikacji. Właściwie pokazuję tutaj od 2007 roku, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, już w 2000 roku były pierwsze publikacje, ale to była jedna publikacja w pierwszym, jedna w drugim i tak dalej. Ten wzrost zainteresowania zaczął się w 2007 roku i narastało to dynamicznie. Pokazuję to za slajdem pana profesora Milkiewicza z 17 roku. No tutaj domalowałem dwa słupki ja, licząc te publikacje w kolejnych latach, no bo to rok 18 i 19 chciałem pokazać, że ten wzrost zainteresowania, on po prostu trwa. Są właściwie, tak jak powiedziano, dwa konkurencyjne badania, mianowicie fibroscan, o którym się dużo mówi od dawna. To jeden aparat, który jest produkowany przez francuską firmę Echosense. Urządzenie wygląda w taki sposób, że jest to malutki monitor, generator fal. Na ekranie monitora widzimy trzy wykresy, które dynamicznie się zmieniają. Nie ma żadnej możliwości oceny niczego. Te trzy wykresy mówią nam tylko, jak mamy ustawić generator fal. Po skorelowaniu i uzyskaniu odpowiednich obrazów, tych trzech obrazów i skorelowaniu ich, po prostu generujemy impuls i otrzymujemy dwa wyniki. Jeden, który mówi nam ilościowo o stłuszczeniu, to ważna informacja, ponieważ jest to jedyne urządzenie, które taką informację poda w postaci ilościowej. I drugie, stopień zwłóknienia. Tu akurat mamy 3,5 kPa, aparat podaje to w kilopaskalach. Tą wartość kilopaskali możemy odnieść do konkretnego pacjenta, na przykład, który cierpi na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Powiedzmy, że mamy 11 kPa i kolor czerwony. To znaczy, że wartość, gdyby wykonać u tego pacjenta biopsję wątroby, to będzie F3, F4. Tak ten aparat funkcjonuje. No, trzeba jeszcze raz powiedzieć, że jest to rodzaj ultrasonografu, ale na którym poza tymi dwoma parametrami dostajemy tylko te dwa parametry, natomiast nie widzimy obrazu wątroby, nie możemy tam zrobić konwencjonalnego badania. Aparat ma jedną metodę, ma taką podstawową zaletę, że jest najlepiej zweryfikowana spośród wszystkich badań. Jest najwięcej prac dotyczy właśnie tej metody. Obsługa jest stosunkowo prosta, ponieważ może to badanie wykonać pielęgniarka czy technik po 4-godzinnym szkoleniu. No, to co powiedziano, można ilościowo zmierzyć poziom stłuszczenia. Natomiast porównując to trochę z elastografią fali poprzecznej, nie można uwidocznić badanego obszaru. Badanie jest bardzo trudne u osób otyłych. Nie można tego badania wykonać u osoby z wodobrzuszem. No i jeszcze jeden istotny parametr, mianowicie cena urządzenia jest wysoka. Gdyby to przeliczyć na złotówki, to waha się w granicach 500 000 zł. A możemy tutaj tylko właściwie ocenić zwłóknienie. Elastografia fali poprzecznej jest montowana do aparatów ultrasonograficznych najwyższej klasy jako opcja. A więc mamy ultrasonograf, w którym możemy doskonale wykonać całe badanie ultrasonograficzne. Jako że to aparat wysokiej klasy, to możemy tam z dużą rozdzielczością wszystko ocenić. Możemy sprawdzić, jaka jest wielkość wątroby, możemy sobie pomierzyć wielkość płata ogoniastego, płata prawego. Możemy włączyć opcję Dopplera, możemy zbadać dokładnie krążenie wrotne,
ocenić, czy nie ma tam transformacji jamistej, czy średnica naczyń jest prawidłowa. No, po prostu możemy wykonać bardzo dobre, pełne badanie ultrasonograficzne. A potem na koniec tego badania, bo namawiam, żeby zawsze wykonać to pełne badanie, bo ono bardzo dużo wnosi i czasem już w tej pierwszej części badania wiemy, że mamy do czynienia z marskością, a jak gdyby ostatecznym potwierdzeniem tego będzie finalnie wykonana elastografia. Tak jak w fibroskanie aparat sam jak gdyby wybierał sobie miejsce pomiaru, to tutaj mamy taką możliwość, że możemy sobie tą bramkę pomiaru wstawić w miejscu, w którym chcemy, żeby ona się znalazła. No, w fibroskanie zawsze będzie taka możliwość, że jeżeli pacjent ma guza wątroby, to my po prostu możemy zmierzyć elastyczność guza, nie wiedząc w ogóle o tym. Tutaj wstawiamy tą bramkę w taki sposób, jak chcemy, dokonujemy pomiaru. No, metoda ma jedyną wadę. Nie jest tak dobrze zweryfikowana jak fibroskan. Jaka jest zasada działania? Głowica, którą badamy pacjenta, ma taką umiejętność, że potrafi zogniskować wiązkę ultradźwięków w pewnym miejscu wątroby, które sobie zresztą sami wybieramy. Od tego miejsca rozchodzi się fala poprzeczna i aparat odbiera tą falę poprzeczną i mierzy prędkość rozchodzenia się tej fali poprzecznej. Im większa jest twardość wątroby, tym ta fala będzie rozchodziła się szybciej. No i to jest podstawa uzyskanego pomiaru. Chciałbym Państwu pokazać teraz już konkretny przykład jednego z badań, które zostało wykonane aparatem Logic P9 firmy GE. To aparat, który bardzo dobrze obrazuje, a więc pierwsze zdjęcie dotyczy obrazu wątroby. Widzimy tutaj znacznego stopnia stłuszczenie. Obraz tego stłuszczenie jest takie troszkę niejednorodne, no więc moglibyśmy myśleć o tym, że u tego pacjenta wątroba jest powiększona, takie duże stłuszczenie, obraz niejednorodny, prawdopodobnie już tam będzie włóknienie. Umieszczamy bramkę odczytu w wątrobie i wykonujemy odczyt. Proszę popatrzeć, tutaj jest ponad 5 kilopaskali, a więc stosunkowo nisko. U tego pacjenta oczywiście wykonałem pełne badanie, mianowicie wykonałem 12 pomiarów twardości wątroby, czy elastyczności. Aparat te wszystkie pomiary w kilopaskalach pozapisywał, wyliczył medianę, która wynosi 4,96. To niska wartość. U tego pacjenta na pewno nie ma śladu marskości, nie ma tam dużej ilości włóknika. Aparat poza tym wyliczył jeszcze odstęp międzykwartylowy i stosunek odstępu do mediany. Ta wartość informuje nas o tym, czy badanie zostało prawidłowo wykonane, czy jego jakość jest dobra, czy nie jest zbyt duży rozrzut wyników. Jeżeli ta wartość jest poniżej 30, to znaczy, że wszystko jest w porządku. W tym przypadku było 18, czyli wszystko jest w porządku. Mówiłem tutaj o tej konkretnej wartości 5,9, a więc widzimy tutaj z tej tabeli, z wykresu, że pacjent znajduje się w tym polu, a więc jest to F0, nie ma w ogóle zwłóknienia. Nie musimy się specjalnie w chwili obecnej martwić. Oczywiście, gdybyśmy uzyskali inne wyniki, to możemy to odnieść do tej skali, która jest tutaj pokazana i odczytać z tego wykresu, jakie nasilenie włóknienia jest w obrębie wątroby. Myślę, że jest to taki moment, kiedy moglibyśmy się zastanowić właściwie, czy lepsza biopsja i dlaczego biopsja, czy może lepsza elastografia i dlaczego. No niewątpliwie, jeżeli chodzi o biopsję wątroby, to nadal jest to tak zwany złoty standard, czyli jest to badanie najbardziej akceptowane przez gremia, które wytyczają standardy. No ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to procedura inwazyjna, obarczona znaczną ilością powikłań, bo proszę popatrzeć, to aż około 4,5% poważnych powikłań, a śmiertelność po tym badaniu, no niestety 0,6%. To jest bardzo wysoko.
Kolejną wadą jest błąd próbki. Pobieramy do badania 1/50 000 narządu, a więc jest to badanie, można powiedzieć, stosunkowo mało reprezentatywne. No, mniejszymi wadami jest długi okres oczekiwania. Badania także nie można wykonać metodą przezskórną u chorego z wodobrzuszem i u chorego, który ma poważne zaburzenia przepnięcia krwi, czego tutaj zapomniałem napisać. Elastografia. Podzieliłem tutaj tą tabelę jak gdyby na dwie części. To fibroskan. Mianowicie badanie nieinwazyjne, trwa 10-15 minut, nie musi być wykonane przez lekarza. No oczywiście metodą SWE też jest nieinwazyjne, też trwa krótko. W trakcie badania, to jest niezwykle moim zdaniem istotne, można ocenić strukturę narządu jednoczasowo. Można w wątrobie znaleźć ogniska heterogenne, co jest przypisane marskości, bo przecież w marskości taka jest sekwencja zdarzeń. Występuje z reguły rak wątrobowo-komórkowy w dalszych etapach zaawansowania. Na podstawie tego, na podstawie elastografii można ocenić prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia raka w zmianie ogniskowej, a więc możemy świetnie różnicować guzek hiperplastyczny od na przykład małego ogniska raka wątrobowo-komórkowego. No oczywiście dobry aparat, to można i dobrze ocenić krążenie wrotne. A oprócz tego kolejna zaleta, to można badanie wykonać u chorego z wodobrzuszem, a jest je też łatwiej wykonać u pacjenta otyłego niż wykonać fibroskan. A więc badanie niewątpliwie bardzo atrakcyjne. Jak mówiliśmy, biopsja wątroby, złoty standard, czy gremia międzynarodowe, które wytyczają wytyczne, dopuszczają też do wykonania u pacjentów zamiast biopsji wątroby badanie elastograficzne. No i tak Europejska Federacja do zastosowania ultradźwięków w medycynie i biologii, a także konsensus z Baveno, mówią, że w pewnych sytuacjach, które tutaj są wymienione, a więc badanie może być zastosowane jako pierwsze do oceny ciężkości zwłóknienia w zapaleniach wirusowych, może być stosowane u pacjentów z niealkoholową, stłuszczeniową chorobą wątroby jako pierwsze badanie, żeby stwierdzić, czy u tego pacjenta nie występuje marskość, to przecież niezwykle częsta choroba, a także na podstawie oceny sztywności możemy wnioskować o obecności nadciśnienia wrotnego powikłanego żelakami przełyku z dużą groźbą krwawienia, to także też na podstawie tych badań możemy powiedzieć. Byłoby chyba błędem, gdybyśmy nie powiedzieli, że to badanie wypada dodatnio nie tylko u pacjentów, którzy nagromadzili w wątrobie włóknik, ponieważ podwyższone wartości twardości wątroby występują także u pacjentów z niewydolnością serca, z cholestazą, w ostrych, toksycznych zapaleniach, w amyloidozie oraz w chłoniakach i w hemopoezie pozaszpikowej. Cały czas tutaj podkreślam możliwość wykonania dobrego badania w trakcie badania SWE. No bo jak mamy cholestazę, to często stwierdzimy poszerzenie dróg żółciowych. Jak mamy niewydolność serca, to stwierdzimy zwiększoną średnicę żył wątrobowych. Jak mamy ostre, toksyczne uszkodzenie, to będzie obniżona echogeniczność wątroby. No to akurat wywiad też ma swoje znaczenie. A jeżeli mamy chłoniaka, to z dużym prawdopodobieństwem znajdziemy w jamie brzusznej powiększone węzły chłonne. A więc jest to takie bardzo kompleksowe badanie, które porównując z fibroskanem pozwoli na to, żeby pewne sytuacje od razu wyjaśnić i powiedzieć, dlaczego mamy podwyższoną twardość wątroby, niekoniecznie związaną z nagromadzeniem włóknika. Czy są jeszcze jakieś inne zastosowania elastografii fali poprzecznej, tu już mówimy o samej fali poprzecznej, w badaniu ultrasonograficznym wątroby? Stosunkowo niedawno pojawiła się taka praca w 2018 roku, gdzie zbadano około 250 pacjentów z guzami wątroby. Pomierzono elastyczność tych guzków. Tutaj widać akurat w jednym z badań, które wykonywałem, bramka odczytu elastografii jest umieszczona na guzie wątroby.
Autorzy przebadali tą dużą liczbę i starali się znaleźć punkt odcięcia, który pozwoliłby na dyskryminację zmian na łagodne i złośliwe. No i ten punkt odcięcia jest 22,3 kPa. I jeżeli go będziemy stosowali u pacjentów, to czułość i swoistość tego badania jest na poziomie, czułość na poziomie 83, a swoistość na poziomie 86%. To takich wyników nie udało się osiągnąć w badaniu ultrasonograficznym, nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie elementy, jak echogeniczność, obrys, zbadali unaczynienie, pomierzyli prędkości w guzie, to naprawdę jest, uważam, fantastyczny rezultat. Ale autorzy poszli dalej tej publikacji, mianowicie na stronach internetowych umieścili tak zwany taki kalkulator. My w badaniu ultrasonograficznym w elastografii mierzymy sobie maksymalną twardość guzka w miejscu maksymalnym, średnią, minimalną i średnią wątroby. Wpisujemy to wszystko do tego kalkulatora i kalkulator nam podaje, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmiana jest złośliwa. Autorzy, stosując ten kalkulator, osiągnęli fantastyczny rezultat. 96% pacjentów udało się podzielić na grupy: u tych złośliwa zmiana, u tych łagodna. To potężne narzędzie w rękach ultrasonografisty, który dysponuje aparatem z możliwością pomiaru SWE. A gdyby to spróbować wszystko podsumować, co zostało powiedziane, biopsja wątroby nadal pozostaje złotym standardem w ocenie włóknienia, mimo jej istotnych wad. Elastografia wątroby jest uznaną w standardach alternatywą dla biopsji. Wykonując elastografię fali poprzecznej, należy wykonać pełne badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, co znacznie podnosi jakość tego badania. Elastografia SWE zmian ogniskowych jest niezwykle użyteczną opcją. Dziękuję bardzo.